Siemanko, dzisiaj będę robił cylinder, jakieś tam przeróbki przy nim. Zacznę w dzisiejszym dniu od dorobienia uszczelki. Uszczelka musi mieć 2 mm grubości, z tego tytułu, że zastosujemy taki tłok. Taki. Nie wiem, widać, nie widać. Tłok jest z Yamahy Aerox 100. Wygląda mniej więcej tak. Nic nadzwyczajnego, bardzo podobny do tłoka od Mińska 125, z tym, że uwagę zwraca grubość pierścieni tłokowych, bardzo cienkie. Ma otwory w płaszczu pod membranę i prawdopodobnie będę musiał jeszcze w nim zamki przestawić w inne miejsca, gdyż wypadają w oknach. Tak, no i taki tłok pójdzie. Nie dokładnie jeszcze ten, bo ten jest na 53,5 mm średnicy, czyli musiałbym dużo roztoczyć cylinder, na razie bym nie chciał go tak atakować. Tu kupię sobie mniejszy. Ten kupiłem, bo dobra cena była, jakieś 100 zł, gdzie normalnie cena rynkowa jest około 200. Kiedyś tam przyjdzie jego czas i się go doszlifuje i wrzuci. Tak, czyli na razie będziemy wiercić. Jak wywiercę, pokażę. Później będzie dopiłowywanie, żeby tutaj wszystkie te otwory i wszystkie te krzywizny, wszystko to pasowało. To być wszystko tutaj podoszlifowywane. Dobra. To już otwory na szpilki mamy. Jeszcze ewentualnie jakieś delikatne dopiłowywanie, żeby tutaj wszystko elegancko pasowało. Wstępnie to jest. Ja na tygodniu sobie to na balkonie doszlifuję, jak będzie mi się nudziło. Tutaj do tych kształtów zabiorę sobie to. Przyszła pora na kruciec zaworu membranowego. Jeszcze nie ma otworu. Ja to wcześniej kiedyś pokazywałem. Teraz będziemy dorabiać otwór. No i zrobione jest to tak. Tu jest przesmarowane uszczelniaczem silikonowym. Teraz dotknę tym elementem. Powinno mi się odbić. Będę wiedział, gdzie powinienem szlifować. Zrobić poprawkę. Mniej więcej jest, jakiś zarys, czyli zrobimy to troszkę mniejsze, później się dopiłuje, gotowo. Wstępnie nawiercone z grubsza, resztę się dotnie, dopiłuje i powinno być ok. Tak to wygląda. To jest aluminium. Nawet czuć już go trochę.
Hola. Kształt mocno zaplanowany. Wszystko ma znaczenie. Nic się tu nie dzieje przypadkowo. Jak znajdę freza, to jeszcze frezem trochę podłożę. Ja go znajdę. Takim frezem, z grubsza jeszcze. Chyba z Wimbiku, z piekami, czy z czegoś w tym stylu. Twarde i ostre. Ogólnie daje radę przy takiej pracy. Jak ktoś ma jakieś szlifierki wysokoobrotowe, małe, typu Dremel, to ma fajnie. Ja się jeszcze nie dorobiłem, muszę kombinować. Z węglików spiekany niczym ciała nastolatek na plaży. To była właśnie prezentacja wieloosiowej maszyny skrawającej Mati 5D model 1.1 Beta. Wersja beta. No, jest nieźle. Zakameruj tu. No, tak to wygląda. Resztę się dopieści później.